Niech oskarżony odłoży tą broń. Broń długo nie konserwowana. Brudna, zapieszczona. Nie strzelano z niej od dawna. Od jak dawna? Nie wiem, rok, może dwa. Ekspertyza rusznikarska wykazała, że broń jest w dobrym stanie i nadaje się do użycia. Wysoki sądzie, tej broni oskarżeni chcieli użyć w zamachach na wysokich funkcjonariuszy państwowych. Mówiłem, że nie zamierzaliśmy nikogo zabijać. To jest najprawdopodobniej broń mojego oddziału, którą po upadku powstania warszawskiego zakopaliśmy, aby nie dostała się w ręce Niemców. To dlaczego oskarżony po wojnie nie przekazał tego arsenału władzom polskim? Przecież zostałbym aresztowany za nielegalne posiadanie broni. No proszę powiedzieć. Mecenas Kurow. Wysoki sądzie, mój klient domaga się, to znaczy chciałby złożyć oświadczenie. Nie wiem, czy to coś nowego wprowadzi do sprawy, ale bardzo proszę. Sąd teraz tylko krótko, bez żadnej prowokacji. Wysoki sądzie, chciałbym wyjaśnić, skąd wzięła się ta broń. Otóż jednym z zadań naszej organizacji było rozbrojenie podziemia. Sam generał Andres wydał nam rozkaz dojścia do wciąż walczących jeszcze grup, które nie chcą pogodzić się z zaistniałą sytuacją i przekonać ich, że dalszy opór nie ma sensu. Mi osobiście udało się przekonać dwóch dowódców oddziału aby zaprzestali walki i rozeszli się do domu, żeby wrócili do normalnego życia. Jakie oskarżony ma na to dowody? Jakie mam mieć dowody? Tu leżą! Broń należała do jednego z oddziałów, który rozszedł się do domu. A dlaczego bandyci nie ujawnili się podczas amnestii zgodnie z obowiązującymi przepisami? Bali się, że spotkać te same, to im, którzy się ujawnili, że najpierw trafią do więzienia, a potem na cmentarz. Tak jak z ludźmi pułkownika Radosława. Oskarżony powtarza kłamliwe plotki wymyślane przez grobów Polski Ludowej. Odbieram oskarżonemu plotki. Niech pan siada i niech się pan nie odzywa. Wysoki sądzie, bardzo przepraszam za swojego klienta, ale jego aroganckie zachowanie wynika z młodego wieku i niedoświadczenia. Tak, wysoki sądzie, odpowiadamy na temat doświadczenia. Sąd zamyka posiedzenie w dniu dzisiejszym. Kolejna sesja jutro, 9 rano.